Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie, bardzo serdecznie. Spotkaliśmy się w takim wyjątkowym momencie, kiedy grupa teatralna działająca pod kierunkiem aktorki Kulturek pokaże Wam teraz efekt pracy 3-miesięcznej. Grupa 15-osobowa pracowała regularnie, odbywały się tutaj na tej scenie albo w ogóle na terenie tego teatru próby. Reżyseria, pomysł, inscenizacji, instruktorka teatralna Ula Tylek, muzyka Jadwiga Czajkowska, a przed Państwem 15 wspaniałych młodych osób, które po prostu kocha teatr i chce się w teatrze dobrze bawić, dobrze czuć i przede wszystkim tym teatrem dzielić. Po spektaklu, który trwa około 25 minut, zapraszamy Państwa później razem z artystami na krótką rozmowę. Na rozmowę właśnie o tym, co zobaczyliśmy, czy też o w ogóle samej formie warsztatów teatralnych, jakie tutaj są w teatrze naszym realizowane. Proszę przywitać Grunki. Thank you.
publiczna Piotr Świerczek. Elementy scenograficzne, tutaj głównie takie no, plastyczne rzeczy, jak chociażby lalki bocianów, zostały wykonane również przy pomocy pracowni plastycznej teatru, panią Elizę Topiewicz-Kaletę oraz Grażynę Habiedę i również wyczytać wszystkich aktorów. Sofia Bojko. Gabrysia Grabiec. Nikola Grabiec. Iga Jurczakiewicz. Masza Galin-Michenko. Bardzo, bardzo podziękować, bo to naprawdę kawał dobrej roboty. To, co pokazaliście teraz na scenie, to finał naszej 3-miesięcznej pracy, która nie była łatwa. No ja mam takie wrażenie. Było nas, drodzy Państwo, 15 osób, różnych, bardzo różnych i wiekowo, i charakterologicznie, i osobowo, ale wydaje mi się, że całkiem dobrze się dogadaliśmy, także udało nam się stworzyć całkiem zgrabną historię. Jestem pod wrażeniem. Cieszę się, że każdy dzisiaj osiągnął swój cel, z którym przyszedł na warsztaty. Zresztą możecie się za chwilę podzielić i swoimi wrażeniami, ale ja też, drodzy Państwo, chcę powiedzieć, że dzieciaki w ciągu już tych 3 miesięcy naprawdę osiągnęły no, duży progres, duży rozwój. Zupełnie to inaczej wyglądało na początku, ale przez te 3 miesiące mam wrażenie, że się otworzyliście, że jesteście bardziej wyraziści na tej scenie, że sprawia wam to przyjemność, radość. Jest w was naprawdę taka świetna, fajna, mocna energia, która przełożyła się na to widowisko. Także wam jestem wdzięczna, bo no nie ukrywam, że ja też jako instruktor, po prostu jako osoba nauczyłam się od was wiele. Na pewno między innymi cierpliwości, ale tego, że bo, drodzy Państwo, pracowałam z nimi, nie jak z dzieciakami, z przedszkola, ze szkoły i tak dalej, tylko jak z prawdziwymi aktorami. Oni naprawdę dostawali bardzo trudne zadania aktorskie, z
którymi muszą się mierzyć i sami aktorzy na scenie. Więc oni mieli i trochę tekstu, i różnych działań, i oprócz tego między sobą na tych tekstach mieli różne interakcje. Uważam, że naprawdę poradzili sobie świetnie i razem stworzyli naprawdę super zgraną 15-osobową drużynę. Chociaż no różnie to bywało, czasami też były schody do pokonania, jakieś trudności, ale cieszę się bardzo, że to miejsce i w ogóle i teatr jest, jest czymś takim, co pozwala nam się rozwijać, pozwala nam próbować różnych rzeczy. Ja też chciałam wam pokazać, moi drodzy, że bycie aktorem, stworzenie spektaklu, to nie jest tylko wejście na scenę, powiedzenie tekstu, bo znam go na pamięć, uśmiechy, podskoki, zejście ze sceny i wielkie brawa i splendory. Nie. Mam nadzieję, że jakby poczuliście to, że to, żeby to, żeby przedstawienie wyglądało tak, jak wygląda to nasze teraz, że to jednak jest też jakaś praca, że trzeba być zmobilizowanym, trzeba być skoncentrowanym. Trzeba być nastawionym na to, trzeba wejść w historię, więc mam nadzieję, że jakby poczuliście, że też musi być jakaś dyscyplina w tej pracy, że jest w tym jakaś trudność, a do tego mimo to, że stawiliście czoła temu zadaniu, mam wrażenie, że przy tym świetnie się bawiliście, co było widać dla mnie na scenie. I właśnie no, na tym polega teatr. Dziękuję wam bardzo. Czy jest coś takiego, co chcielibyście powiedzieć tu i teraz o pracy, o spektaklu? No to ja tak może trochę, jak jestem najstarszy z tej grupy, no. Tak w imieniu wszystkich posłuchuję sobie możliwość podziękowania pani Uli za zajęcia z nami, bo tak jak już pani tutaj wspomniała, no one były dla nas bardzo rozwijające i pomogła nam tutaj ten spektakl, który mogliśmy wystawić członkom swojej rodziny, swoim przyjaciołom. I no chciałbym w imieniu wszystkich no bardzo pani podziękować i prosiłbym widownię o wielkie brawa. To pierwszy w ogóle na scenie występował. Pierwszy raz. Tymej, brawo! Dobrze, że pani się wytrzymywała, bo nie tak. Bardzo dużo gadaliśmy. No, tak. Przyznają się do tego publicznie. No było czasami troszeczkę zamieszania, ale no jakby jesteśmy też bogatsi o to doświadczenie i jakby wiemy, że no musimy czasami się sprężyć i musi być ta dyscyplina, jak już coś dzieje się konkretnie na scenie, jak już coś działamy, musi być ta dyscyplina, żeby ruszyło z miejsca. A ja pamiętam, jak w zeszłym roku strasznie się bałam występować, a teraz dostałam chyba 10 razy większą rolę. No właśnie, Janka, ja widzę, że ty zrobiłaś naprawdę ogromny postęp i świetnie w ogóle wykonałaś swoją pracę. Cieszę się z tego bardzo i bardzo serdecznie ci gratuluję, naprawdę. Fajnie, mogłam się wykrzyczeć. No właśnie, bardzo nam się to przydało, bo myśmy, jak obsadzaliśmy na warsztatach rolę, drodzy państwo, robiliśmy casting, kto najgłośniej krzyknie, kto będzie najbardziej przekonujący w tej roli, Janka go wybrała. Brawa dla brawa. Wchodzimy na scenę, jak już weszliście na scenę i zaczęliście robić swoje, to cały stres opada, bo człowiek się koncentruje na tym, co ma robić na scenie. I tak było też w twoim przypadku. Czyli już po prostu emocje opadły, tak? Ja też się bardzo stresowałam, bo no to prawda nie jest mój pierwszy raz na scenie, kiedy grałam w jakimś przedstawieniu, ale tym razem też się bardzo stresowałam, jak się nie zawsze, ale tym razem bardziej, a potem zero problem. No właśnie, to tak wygląda. Każdy się stresuje, ten stres jest naturalny. Tak się wydaje, ale ujarzmić taki żywioł 15-osobowy, kiedy scenki są dzielone na ekipy i nie wszyscy są od razu na scenie, to wymaga naprawdę dużej dyscypliny. Jeżeli grupa pozwala sobie na dużo swobody, to niestety instruktor tego nie uświadamia. I wtedy na przykład zamiast mieć 10 etiud, macie 5. No tak, to z tym się zgodzę. Zresztą to też wam mówiłam w takich nostalgicznych momentach, że no
nie uda nam się zrobić więcej, bo czasami nam brakowało tej dyscypliny. To z tym się trzeba liczyć, ale rzeczywiście dzisiaj nam poszło dosyć szybko. Musimy po prostu zwolnić i dać szansę, wiecie, wygrać. Jesteście tego świadomi, że została specjalnie stworzona muzyka? A może pani, do pani Jadwigi ma coś pytania? Długo zajęło. Tylko zajęło? No jak się projekt zaczął, to już był jakiś zarys. Tak. Chyba około miesiąca, tu mąż mi bardzo pomagał w technicznych sprawach. Nie obyło się bez ofiar. Nie obyło się bez ofiar. Gdzie Mateusz Fatalita zaprasza widownię też do śpiewania. Ten nasz wielki finał re. Widziałam, że Państwo też tam kumkali z nami. Cieszymy się bardzo. Uważam, że to naprawdę bardzo fajnie. No co, zapraszamy do wspólnego zdjęcia, bo ja bym bardzo chciała, żebyśmy sobie zrobili takie pamiątkowe zdjęcie, dobrze? Tylko bardzo bym nas prosiła, żebyście się ustawili.